Witam wszystkich, tu LewoScore i zapraszam na kolejną sesję z serii Zagrajmy w Baldur's Gate 2 Klenie Amn. Posprzedawałem te rzeczy z poprzedniej sesji i właściwie... a także Yoshimo wbitą poziom i naturalnie poziomy Yoshimo już przestały dawno mieć jakiekolwiek znaczenie. Chyba miał poziom w biegłości broni, dodałem mu w posługiwaniu się oburęczną, ale ta i tak z tego nie będę korzystać. A ta różdżka, tak się nie myliłem, to jest różdżka cudów i ma za każdym razem inny efekt. Tak, to jest... Dużo to mówi, prawda? W każdym razie... co, poza tym, tak, ten młot, który zdobyłem, czyli ten komponent do Chroma Feyra, trzyma Mazi. Właściwie chyba ona będzie w przyszłości używać tego młota. Oczywiście musi mieć najpierw chociaż jeden punkt biegłości, żeby jakkolwiek trafiać. Ale tak, no... Pewnie ona będzie używać, nie wiem, mógłbym jeszcze Miskowi widać, ale Misk w zasadzie dobrze sobie daje radę z cepem. To może druga broń, ten skalny ogień, później się okaże trochę gorsza, ale tak na razie, nie wiem. Nie pamiętam, jeśli chodzi o topory, to moja pamięć nie jest taka dobra zazwyczaj. Wiedziałem, co jaki miecz jest dobry w grze, ale jeśli chodzi o topory, topory były trochę bardziej niszowe. I właściwie odkąd mamy Mazi, to zdaje się, że tutaj możemy... A zresztą będę wracać jeszcze do tego miejsca, tak? Bo chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Po wykonaniu tego zadania z kultem niewidzącego oka... W zasadzie powinienem dostać... także drugie, ale nie wiem, czy... To jest jakoś warunkowane, nie wiem... Klasą postaci, czy... Jakimś okresem czasu, który musi... Upłynąć... Nie wiem, to muszę sprawdzić, ale na razie po prostu wyruszamy do Targowa, gdzie... jak pamiętamy, właśnie zachorowała siostra, czy mieszka rodzina Mazi i także zachorowała siostra. Gdybyśmy oczywiście Mazi nie mieli w drużynie, to zdaje się, że... ratując ją w tych ruinach świątyni Aumatora, to zdaje się, ona od razu mówi, że wybiera się do Targowa. I w taki sposób, zdaje się, mapa nam oznacza to miejsce. I tu zostaliśmy zaatakowani przez bandytów, nic wielkiego, bo to nie są coś wybitni bandyci. Standardowo kapłan, mag i kilku osiłków. Okay, jakieś zwoje? No się nie chcę go zbierać. Są zbyt bogaty. W sumie zajrzymy jeszcze po drodze do naszej warowni. No, od razu. Zyskaliśmy złoto, którego nie potrzebujemy, bo jak widzicie, to mamy go sporo. Z drugiej strony mógłbym go je wziąć. Czy w przyszłych rozdziałach będziemy coś mieli? Chyba nie, chyba jednak nie. Nie będę go zbierać. Po prostu weźmy, bo zdaje się, jest jedno zdarzenie, które możemy zobaczyć do zemczenia. We wszystkich ważniejszych rzeczach to dostajemy gońca, ale chyba w moim przypadku zupełnie żadnego nie otrzymamy, nie zobaczymy, bo nie popchnęliśmy tego wątku z Nalią, zatem chyba wtedy jest goniec, bo chodzi o to, że ona została przyrzeczona jakiemuś rodowi, odkąd my jesteśmy panem tej twierdzy, to pomieszaliśmy szyki temu mariażowi i wtedy, nie wiem, oni napadają na nasze ziemię czy coś. Okej, mamy Nalię, które będzie do końca gry tak sobie wziąć. No cóż. Witaj, wasza dostojność. Okej, mamy kupca, czemu nie? I ten kupiec po prostu będzie beczeć, że go okradli. Tak, napadli na niego, bla bla bla, dajemy mu złoto. Prosi nas o jakąś naprawdę śmieszną sumę. 100 sztuk z 1000? No, 250, Odszkodowanie. Była warta 1000 sztuk. No, proszę bardzo. I teraz mamy oczywiście kwestię obrony naszych ziem przed bandytami. 550. Nie, 250 rany. Nie potrafię czytać. Najemników i najemników. Dziwne.
że gra jakoś bardziej nie wyjaśnia jakaś różnica. No, wiadomo, że raczej w cenie, ale nie wiem. Nie, proszę bardzo. Czekam, już tam jestem. Chyba tyle. Czasem zdaje się, Matt, ja to pamiętam, ale czasem chyba te zdarzenia się nagromadzały i można było pytać naszego majordomusa, żeby Witaj, wasza czy nic się nie dostojność. dzieje, chyba po kolei wprowadzał ludzi. Nikt nie chciał, okej. Okay. Pa, pa. Jak widzicie, nie odpocząłem, bo nie wiem czemu w sumie. Chyba nawet przy Bez tym dłużej odpoczynku to mowy nadal wyjdę Mazi jeszcze by z się tego nie pruła, miejsca. że nie poszliśmy do Targowa, zatem nie wiem. Po prostu zapomniałem. Skoro trzeba to zrobić. Ta twierdza w zasadzie bardzo, to jest pierwsze, co przyszło mi na myśl, kiedy grałem Nigdy jeszcze w tyle nie chodziłam. Proszę, Ranek, ta gra się nazywa, kompletnie skoro mi chcę wyleciała z teraz głowy. Ta od odpocząć. Obsidiana, ten nowy RPG. Pillars of Eternity, wow, zupełnie mi wyleciała z głowy ta nazwa przez chwilę. Ale tak, też mieliśmy twierdzę. I w zasadzie tam chyba było nawet gorzej z tą twierdzą. Nie wiem, ta twierdza mi się na tej grze nie podobała. Ta jest okej, okay. Po prostu jest domem. No właściwie nie domem, po prostu jakoś tam małym bonusem, a w Pillarsach chyba bardziej to reklamowali, że o, będziemy mieli twierdzę, pamiętacie Baldura, pamiętacie jak mieliście twierdzę i będziemy mogli coś tam rozbudowywać rzeczy i w zasadzie to było wszystko takie kiepskie. Okej, wyszliśmy od innej strony, to jest trochę dziwne, bo zazwyczaj wchodzimy od południowej. Nie wiem, widzimy po prostu więcej akcji. Tak, atakują, targowo atakują dzikie zwierzęta, w zasadzie. Widzimy, że gra pokazuje jeszcze walkę w innym miejscu, zatem pędzimy na pomoc. Bo kilka miśków ich zaatakowało, zatem trzeba im pomóc. Nie, pewnie po walce. Tutaj mamy. Powiadam ci, O, bracie. rany. A tak, to Nikt nie zdarzenia, oni jest będą. ogniem. I Trzeba tak, walczyć. filozof będzie. W walce Właśnie zwalczasz dwóch filozofów wszystkie będzie się spierać o to, czy moc jest silny silniejsza od myśli, poprzez czegoś fakt. takiego. I nie jesteś Keldon coś tam moim protestuje i bratem. chyba zacznie nawet atakować. Odejdź, prostaku. Muszę zająć się pilnymi Nie wiem, sprawami. nie warto za nim iść, bo on po prostu znika po Odpowiadaj. pewnym czasie. Pamiętam, goniłem go raz Mówię ci, do tej bramy i po prostu wyparował. jestem na twoje rozkazy. Okej, dobra, zaczyna płakać. Bez celu po świecie! Bez celu! Przepraszam bardzo, Mazi, czy ty spałaś, kiedy siekaliśmy te potwory za zadania? To nie było tak. To nie było wejście do jakiejś MMowej instancji, po prostu tuczenie moboli przez godziny. Ktoś nam to zlecił i to było bardzo ważne. Okej. Tak chyba jeszcze raz możemy zrobić i ona się uspokaja. Właściwie każda postać, która, czy większość postaci, która ma jakieś zadanie do spełnienia, to po pewnym czasie, no mówiłem o tym zresztą, że będzie narzekać i możemy powiedzieć, żeby się odwalili, wtedy chyba się nas obrażył, czy nawet mógł się odłączyć? Nie wiem, nigdy, zawsze wybierałem opcję, żeby trochę poczekali. Okej, ten mak ma bardzo trudne zadanie zabicia jednego. O, dobra, jeszcze więcej. Zatem tak, tu widzimy, że targowo atakuje potwory. I zabili strażnika. Zazwyczaj on nie ginął, bo zazwyczaj nasza drużyna wchodzi od tej strony i widzi od razu to całe zamieszanie z tego ataku. Mam nadzieję, że mi gra się nie zbugowała, bo tutaj właśnie strażniczka powinna nam powiedzieć, że targowo jest atakowane przez potwory i żebyśmy nie robili kłopotu. I odkąd nasza postać jest druidem, to ma swoją własną kwestię, że coś tam natura by nigdy nie była tak agresywna, czy jakieś tam Należę do pierdoły. nielicznych Okej. wybranych. Okay. Właściwie dodatkowo, oprócz tych ataków potworów na to miasteczko, myślę, że to jest miasteczko, nie miasto. Cały handel w mieście został sparaliżowany przez dżinów Dao, czyli dżinów ziemi, o ile dobrze pamiętam. Którzy przybyli swoimi namiotami tutaj. Sprawdzam, czy to. Tak, to są te. Z jakiegoś niewiadomego powodu i po prostu kupują wszystkie towary od kupców.
przez co cały handel jest sparaliżowany. I także tutaj widzimy wielką podobiznę Wukin, bo temu bóstwu jest poświęcone targowo, czyli bogini handlu. Wukin zawsze jest przedstawiona jako właśnie taka kobieta o złotych włosach. Też bogato wyglądającej szacie. No ale zanim się zajmiemy tymi problemami targowa, zajmijmy się problemem Mazi, którym jest oczywiście jej śmiertelnie chora siostra. I tutaj w zasadzie powinien mnie zaczepić jeden koleś. Może go ominę. Może go ominę. Nie, już mnie zobaczył. I to zadanie także mi się kiedyś zabugowało, to może po prostu poczekajmy już. To jest Neber. W Baldur's Gate 1 też była taka postać, ona chyba się nazywała Nuber. I tak, to jest koleś, który nas będzie zaczepiać przez, nie wiem, kilkanaście razy. Męczyć jakimiś durnymi pytaniami, czy idziemy zabić coś tam i właśnie podpisać koszulę. Po pewnym czasie się odczepi i da nam garść kamieni, chyba plus 2 czy plus 3. Najbardziej irytujące to jest to, że właśnie najlepiej na początku pozwolić mu się wygadać, bo zwłaszcza kiedy wykonujemy to zadanie dla Mazji, czy nawet większość, bo po prostu musimy biegać po tym mieście, to on wiecznie do nas podchodzi i zaczepia. No chyba, że gdybyśmy grali jedną postacią, byśmy mieli jakiś efekt przyspieszenia na sobie, to dawałoby się uciec. Mój Boże, jak on nudzi. Już, tak. Naprawdę nie mam jak tego komentować, po prostu. No, to już będzie koniec zaraz. Proszę bardzo. I gra nam nawet daje małą część punktów doświadczenia, po prostu wytrzymaliśmy te męki. Okej, wejdźmy do tego domu i zobaczmy, o co chodzi z siostrzyczką Mazi. Drużyna mnie potrzebuje? No jak okazuje się, że siostra Mazi została truta, musimy odszukać Wallace'a. Jak mu tam było? On się znajduje u dołu. On w zasadzie jest nawet handlarzem. Ale na razie, z racji tego, że to miasto... temu miastu ten handel został utrudniany przez dżinów, to... To jest znów bardzo fajne, że... Fabuła danego miejsca podkreśla... Czy mechanika podkreśla fabułę danego miejsca. Po prostu nie możemy niczego kupić. Czy w zasadzie czasem możemy kupić, ale oferta jest bardzo ograniczona. Słucham? Okej, okay, jest Wallace. Dobra. Czasem to się właśnie zadanie buguje i Wallace po prostu mówi, że nie mam nic do sprzedania, bo Jean wszystko wykupi i nie można właśnie z nim zagrać właśnie w tej kwestii nawet. Właśnie, właśnie. Okej. Okay. Wallace jest niewinny, myślał, że to była mikstura miłości czy coś. I dostał tą miksturę miłości od młodego kapłana ze świątyni Wukin. Okej. Okay. Czy to prawda? Świątynia Wukin, okej. Okay. Mamy świątynię bóstwa zajmującego się handlem i mikstury? No, domyślam się, że to jest ogólny handel, ale... Nie wiem. Nie ma innych bardziej. Nie ma po prostu. Czy nie ma innych bóstw, które bardziej zajmują się tymi miksturami? Okej, okay, to jest. Dobrze zapamiętałem. To jest ta świątynka. W środku jeszcze jedna. To właściwie lepiej wygląda, bo jest mniejsza po prostu. Podobizna Wukin. Oczywiście po środku złoty szekiel. Nie wiem, co to jest nawet słońce. To w zasadzie ta postać nie wygląda jak Wukin, ale co tam? Witam cię z otwartymi ramionami. Wasza miłość. Dziwne, że możemy się zwracać do kapłana w ten sposób, ale... Bardziej to pasuje... Nie pasuje mi po prostu do kapłanów, to bardziej właśnie do biskupów czy coś, a biskupi na dobrą sprawę w tym świecie nie istnieją.
Znaczy, można się uprzeć, ale nie wydaje mi się. Okej, prosimy tego naczelnego kapłana, czym kim on tam ma. Złotomistrz, wszystko jadę, ten najważniejszy kapłan, o przetrząśnięcie komnat tego młodego kapłana i okazuje się, że on jest kapłanem Talony i chciał otruć i wszystko się połączyło w piękną całość. I teraz czas na sprawiedliwość według, nie wiem, Mazi. Nie wybaczają, To głupcze. może Witch Avena. W sumie sprawdzić do tego samego, bo zaraz go zabijemy. To jest bardzo mnie zastanawia ta kwestia, taka, ona jest praworządnie dobra. I nie powinna go postarać się zaprowadzić, wiecie, w łapy sprawiedliwości i tak dalej. Czy to są trujące mgły, one chyba nie wysysają ziemów.